Bibliofilka z miłości do książek. Rok 2020 rozpoczęłam lekturą kryminału polskiego pisarza Wojciecha Kulawskiego. Poza granicą szaleństwa to świetnie napisana historia śledztwa, które prowadzi trójka policjantów przy wsparciu prokuratora, za którym jednak nikt z nich nie przepada. Na nowo powstającym osiedlu w jednym z jeszcze niewykończonych domów znalezione zostaje ciało Grzegorza Rosy. Mężczyzna zginął od porażenia prądem i początkowo nic nie wskazuje na to, aby w jego śmierć zaangażowane były osoby trzecie. Coś jednak detektywom nie daje spokoju, a wyniki sekcji zwłok potwierdzają ich podejrzenia. Na ciele Denata znajdują dziwne nacięcie. Jest to wskazówka, która rozpoczyna skomplikowane i pełne zaskakujących odkryć śledztwo. Policjanci muszą cofnąć się do spraw prowadzonych wiele lat wcześniej i okazuje się, że zabójstwo Rosy jest kolejną zbrodnią popełnianą przez tą samą osobę. Seryjny morderca działa od lat, a detektywi podejmują karkołomną walkę z czasem, aby jak najszybciej go ująć. Akcja książki toczy się wielotorowo, historię poznajemy z punktu widzenia różnych jej bohaterów, także przyszłych ofiar. Początkowo wydaje się, że poszczególne wydarzenia zupełnie się ze sobą nie łączą, jednak kolejne rozdziały przynoszą trudne do przewidzenia zwroty akcji i wszystkie elementy układanki powoli zaczynają do siebie pasować, tworząc jeden obraz i rozwiązanie kryminalnej zagadki. Książkę czyta się szybko, akcja jest wartka, wiele się dzieje, trudno się oderwać, aż do samego końca, który jest kompletnie zaskakujący. Na początku jedynie przytłoczona byłam ilością pojawiających się bohaterów, wymienianych z imienia i nazwiska. Miałam wrażenie, że zbyt dużo na raz postaci jest wprowadzanych do fabuły. Książkę bardzo polecam. Dobra lektura na długie zimowe wieczory. A teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu książki Poza granicą szaleństwa autorstwa Wojciecha Kulawskiego. W przyciemnionym salonie siedziało osiem osób. Przesła ustawiono w okręgu. Łukasz Swoboda, siedział skulony obok Filipa Gawrona, który moderował przebieg spotkania. W kominku pełgał leniwie ogień, światła zostały przygaszone, co tworzyło duszną atmosferę. Na zewnątrz panował mrok. Siódemka zebranych niczym starszyzna sekty spoglądała na nowego członka grupy, zastanawiając się, czy zostanie przyjęty do kręgów tajemniczonych. — Przywitajmy pana Łukasza Swobodę — zaczął Gawron. Pan Łukasz jest moim klientem i wyraził chęć wstąpienia w szeregi naszej grupy. Oddam mu teraz głos, aby powiedział, dlaczego potrzebuje naszej pomocy. Swoboda skulił się na krześle jeszcze bardziej. Spojrzał na członków tajemnego klanu ze strachem wymalowanym na twarzy. Odchrząknął, próbując przełknąć ślinę. Zdrewniały język sprawiał, że ciężko mu było rozpocząć. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl